Kolejną pozycją, którą mówimy na antenie, jest komiks z wydawnictwa komiksowego Giles McCabe. Na początku warto zaznaczyć, że praca duetu Daniel Gizicki i Barbara Okrasa to praca dyplomowa, która powstała w pracowni rysunku, ilustracji i komiksu na Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi pod kierownictwem profesora nadzwyczajnego Gabriela Kołata w 2013 roku. I autorką strony wizualnej jest, wcześniej wspomniana Barbara Okrasa, raz scenariusz napisał Daniel Gizicki. Komiks Giles McCabe doczekał się już drugiego tomu i miałem już przyjemność prezentować wam na antenie pierwszą odsłonę tej pozycji i przypominam teraz, że akcja dzieje się w Whitechapel w 1898 roku w listopadzie i tytułowy Giles McCabe jest policjantem, który nie jest lubiony przez swoich przełożonych. Tak, ale śledztwo dotyczy Kuby Rozprówacza. Domniemanego Kuby Rozprówacza. Zgadza się, ponieważ jak pamiętamy historię Kuby Rozprówacza, w ogóle teraz się okazało, tak nawiasem mówiąc, ktoś tam odkrył, że Kuba Rozprówacz to mógł być Polak. Tak, to było podano konkretne imię, nazwisko tak. I tak dalej, tylko że z tego, co pamiętam, później ktoś tą teorię zneutralizował, tylko nie pamiętam czymś. Czym? Plotki, nie? W każdym razie... Kuba Rozprówacz to jest taki tajemniczy symbol. Symbol świadka przestępczego, nieuchwytny. Pojawiał się w wielu książkach, komiksach, filmach. Wszędzie ikona. Praktycznie. Tak. To jest jedna z tych postaci, która naprawdę dała dużo inspiracji dla pisarzy, komiksiarzy, twórców filmu i tak dalej. Tutaj morderstwa są dosyć nietypowe. Owszem, giną prostytutki, ale jak w pierwszym tomie już śledzimy śledztwo, tak, i sekcję zwłok, to one były bardzo starannie nacinane i usuwano im narządy. Różnego zgadza rodzaju. Zgadza się. I często wcześniej płody. Tak jest. I w tym momencie śledztwo prowadzi raczej głównych bohaterów, do pewnego lekarza, który za połowę ceny dokonuje czynu niesłusznego, jakim ale jest... Ale tam ogółem jest powiedziane, że ogółem leczy ludzi leczy za pół darmo. Leczy ludzi za pół darmo, tak, bo ma... No, bo ma misję. Misję. No i tutaj przechodzimy do tomu drugiego, ponieważ... Tom pierwszy zostawił nas z takim zakończeniem, gdzie bohaterowie łapią domniemanego mordercę i znajdują bardzo tajemniczy przedmiot. Tak, i cały tom drugi jest w zasadzie o tym, żeby wyjaśnić pochodzenie tego przedmiotu i historię tego tajemniczego jegomościa. Tak. I faktycznie on jest tą osobą, która... Ona tłumaczy, o co chodziło z tym wycinaniem organów, ale jakby śledztwo i poszukiwanie całego Kuby Rozprówacza cały czas trwa. Tak. Generalnie... I się nie zakończyło, o co mi chodzi, i to będzie nas czekać w trzecim tomie. No tylko, że widzisz... Tyle drugiego tomu jest napisane finał tajemniczej i mrocznej historii. I nie wiem, czy to rozumieć jako finał tego wątku, który został zapoczątkowany w pierwszym tomie i teraz czeka nas coś nowego, czy to faktycznie tylko dwutomowa historia? Nie, czekaj, z tyłu nie ma napisane, już sprawdzam. Już, koniec części drugiej. No fakt, nie ma informacji, czy będzie ciąg dalszy. W każdym razie... Drugi tom skupia się właśnie na rewelacjach zakończenia tomu pierwszego i przesłuchaniu naszego mordercy, którego ścigano. I znowu spotykamy się z komiksem, gdzie im mniej powiemy, tym lepiej. No właśnie, mamy ten problem, tak. Żeby przedstawić, mówimy tak dosyć enigmatycznie, obchodząc pewne konkretne kwestie, ponieważ... To jest duże trzęsienie ziemi dla całej historii tak naprawdę, wszystko zmienia. Nie możemy nic powiedzieć praktycznie o tym drugim tomie. Możemy w zasadzie tylko mówić, że to jest kontynuacja jedynki praktycznie. Bo z jednej strony, tutaj dochodzą pewne wyjaśnienia, które by, poszłyby spoilery. Z drugiej strony to jest też kryminał, a w kryminale tak. Wiemy, że im dalej, tak jak jest to po prostu pójdą informacje, które psują efekt, bo kryminały się właśnie w ten sposób powoli rozkręcają. Jest taki, pamiętam, dowcip,
bodajże w Garfieldzie był, że ale widziałem świetny film, normalnie genialny kryminał, słuchaj, trzymał w napięciu do samego końca, normalnie musisz zobaczyć, tak? A jaki ma tytuł? Ogrodnik zabójca. No i właśnie taki jest problem z kryminałami, że jedno słowo za dużo i puch. Ale to wiesz, to ja znam trochę inny dowcip, jeśli chodzi o kryminały, ale nie tyle jako mówiony żart, a czyn. Mm. Że przychodzisz do biblioteki, bierzesz najpopularniejsze kryminały, zwracasz je, tylko z wyrywanymi ostatnimi stronami, gdzie jest ujawniony, kto zabił. A tak też było, ale to w Farmie Orsona, też tak? U tego autora, Jima Davisa od Garfielda. Że jak ten kogut czytał Roy bodajże, tak? Sheldonowi i temu Makurczakowi właśnie i mordercą jest i przewraca nas tą stronę, a tam nie ma... Nie, to Orson czytał, a Roy miał tą wyrwaną stronę i nasłuchiwał, nie? To jeszcze jeden motyw, jak słyszałem, że ktoś czytał właśnie kryminał i jak się pojawiło pierwszy raz imię osoby, która się później okazywała mordercą, to było podkreślone i odnosił to on. Brutal. Tak. Także my tego nie zrobimy. Tak, właśnie, my tego nie zrobimy. Także koniec o treści. Przejdźmy do szaty graficznej, która jest chyba najbardziej interesującą częścią tego komiksu, ponieważ jest to praca dyplomowa. Ja powiem tak, ja na początku nie potrafiłem się do końca przekonać do tej kreski. Znaczy, inaczej, bardzo mi się podobała stylistyka, tego nie ukrywam, ale czasem jakby nie za bardzo potrafiłem rozszyfrować, co się dzieje na kilku kadrach, więc nie wiem, czy to był jakiś natłok wszystkiego naraz, czy może, no nie wiem, ja mam jakieś problemy z odbiorem, natomiast wydaje mi się, że w drugim tomie wszystko jest jakby troszeczkę lepiej rozplanowane. Mhm. Lepiej rozrysowane. Znaczy, faktycznie wszystko jakby mówi samo za siebie, bo tutaj przypominając, jak wygląda w ogóle ten komiks, bo to mamy takie... Jak w Sin City, mamy tak. Monochromatyczną szatę graficzną, o, właśnie, że mamy taką szukałem. Sepię z bielą, ale najważniejsze, że jakby akcenty są podkreślane kolorem. Tak jest. I czasem w pierwszym tomie sama ta stylistyka powodowała u mnie lekki problem z odbiorem, natomiast w drugim tomie już jest to dużo lepiej wyważone. Tak. Czy to taka w sumie szara sepia. Tak. Tak już. Szara sepia. Może na monitorze lepiej wyglądało, lepiej kolorowała. Swoją drogą, bardzo ciekawa rzecz. Drugi tom ma inny papier od pierwszego. Nie wiem, czy zauważyłeś. Nie. Zobacz. Tu masz tutaj taki... smyram. No. Pokaż tutaj teraz też posmyram. No jest. No to w sumie fajniejsze było w pierwszym. No też, znaczy dla mnie z tym pierwszym bardziej ten... Grubszy jest ten papier. Nie chcę się pomyśleć, to jest offset? Chyba nie. Okej, okay, nie chcę wprowadzić w błąd, ani mówić głupot. W każdym razie ten pierwszy papier taki... Okej, okay, porównam, taki lekko gazetowy? Taki się szorstki. Skarży, taki tak. Szorstki. On bardziej pasuje właśnie do tej sepi, jak ty to powiedziałeś. Do tych brudów, nie, tak, bo czekajcie, dokładnie. Bo kreska jest taka, że dopomnę, że jakby bardzo swobodne są rysunki, ale jest tutaj dużo takiej szkicowności, mam dużo takich kresek, które szukamy kształtów, nie aż za dużo, ale są one i mamy też taki brud, który jest i na dymkach, i na rysunkach, no taki brud, który jest no, w dosyć chaotyczny sposób przedstawiony, ale to nadaje właśnie, no... brudu. Kurczę, ja bym... brakuje mi słów. I to faktycznie w tym momencie papier pasuje do takiej szorstkości. Mm-hmm. Do takiego brudu tej szaty graficznej. Ja w ogóle bym dodał właśnie, że tak jak mówiłem, rysunki w drugim tomie wydają mi się dużo lepsze i chyba jest więcej detali. Mi się wydaje, bardziej swobodne są w drugim tomie. Tak, też to widać w niektórych ujęciach, faktycznie, to się z tobą zgodzę. No to jest naturalna na kolejnej rzeczy, że ktoś rysuje komiks, to na początku jest bardziej poddenerwowany, bo zależy, a potem jak się rozrysowuje, to swobodniejsza jest ta kreska, co, przy czym oczywiście idzie za tym to, że się zmienia trochę ta szata graficzna, ten styl. Tutaj mamy też w drugim albumie mały dodatek. Mamy, zdaje się, wersję wstępną jednej ze stron i projekt graficzny jednej z postaci. W pierwszym tomie również mieliśmy... Mały też, dodatek. Tak, taki mały, ale zawsze fajne uzupełnienie całej lektury. Chociaż właśnie trochę martwi mnie to, że z tyłu jest informacja o finale, bo komiks się kończy w sposób no, niby zamykający tą wielką rewelację zdradzoną w związku z tymi morderstwami. Ale z drugiej strony otwiera jakby furtkę na coś jeszcze. Zgadza się. Dlatego ja tak myślałem, że to będzie jeszcze coś dalej. No właśnie, część. To coś jeszcze mnie strasznie zainteresowało. I jeśli faktycznie jest taki zamierzony koniec,
próbowałem znaleźć coś na ten temat w internecie, ale miałem trochę mało czasu, więc w sumie nie natknąłem się na nic konkretnego. Ale jeśli to faktycznie ma być koniec, to taki mały apel z mojej strony, bardzo chętnie bym przeczytał część trzecią. Ale no, to zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. No cóż, w każdym razie... Jest bardzo, bardzo fajny polski komiks. Dla fanów... Fajny graficznie. Tak, graficznie. Graficznie jest taki nietypowy właściwie. Mhm. To nie jest tak zwany mainstream, o którym mówiliśmy. Nie, on, ale w jakiś tam sposób chce wejść ten mainstream, ale jest cały czas taki... osobliwy. Tak, jakkolwiek to nie nazwać, tak. Bardzo fajna kreska, mi się bardzo podoba, szczególnie jak są rysowane twarze postaci. Szczególnie tak, w drugim tomie. Może tak, polecamy wszystkim, żeby wygooglować sobie przykładowe plansze. Mm-hmm. To będzie najlepszy przekrój, ponieważ komiks jest po prostu w stylu od początku, od deski do deski zrobiony. Mm-hmm. Także Giles McCabe z wydawnictwa komiksowego, znajdźcie sobie i to w tym momencie ze spokojem podejmiecie decyzję, czy weźmiecie ten komiks tak. do ręki, czy nie. Ale oprócz tego graficznie informujemy, że to jest kryminał wokół tematu Kuby Rozprówacz. Tak. Także jeszcze raz przypominam, Giles McCabe z wydawnictwa komiksowego.